Witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Słońce. Już nie narzekam, że jest na minusie sporo, że jest śniegu dużo. Ale jest słońce. Witaminki. Od słońca. Pozytywna energia od słońca. Więc to już jest naprawdę dużo. Ludzie potrzebują po prostu słońca. Potrzebują. Ja potrzebuję. Potrzebuję. Więc aż przyjemnie chodzić po podwórku. Trzeba się odpowiednio po prostu ubrać. Nie ma co narzekać. Jeszcze nie ma co nie ma co kryć. Zima jeszcze jest, tak? Łudzimy się, że trochę wcześniej będzie wiosna, jak coś podziergamy. Znaczy, no, ja tam łudzę się zawsze, bo ja bardzo oczekuję wiosny. Uwielbiam wiosnę. I dla mnie zima to taka pora roku na przetrwanie. Więc słuchajcie, po prostu dzisiaj się muszę trochę nacieszyć, pospacerować. Może zaraz wezmę Diankę i pójdę z nim do lasu. No. Thank you.
No i słuchajcie, nie jest zbyt ciepło, ale już po prostu wiem, że jestem spóźniona z sianiem. To jest moje centrum ogrodnicze w stodole. Mam taki kącik tutaj, gdzie są przeszklenia. No i chcę położyć sobie rękawiczki, bo ciepło nie jest naprawdę na minusie. I dlatego chciałabym posiać nasiona, które potrzebują, że tak powiem, stratyfikacji, czy coś takiego. Przemrożenia po prostu, po ludzku. Werbenę patagońską mam, kocimiętkę, szczypiorek czosnkowy i kostrzewę. I to są byliny wszystko wieloletnie. Werbenę patagońską wiem, że się stratyfikuje. Przemraża nasiona, ale chciałabym sprawdzić kostrzewę, bo kostrzewę mam w ogrodzie, jest byliną, ale ja mam dosyć dużo w tym roku do zrobienia, jeśli chodzi o grządki kwiatowe, bylinowe, więc chcę posiać jak najwięcej roślin, żebym nie nadwyrężało mojego budżetu. No i też mam szczypiorek czosnkowy, też to jest bylina, więc spróbuję po prostu je właśnie teraz posiać, bo to byliny się ogólnie nie boją przymrozków, więc dlaczego nie? I też mam wieloletnią kocimiętkę. Zobaczymy. Nic na pewno się im nie stanie, bo byliny zimują, więc nie powinno się im nic stać. Po prostu najwyżej dłużej będą wychodzić, a jak nie wyjdą, bo wiosny, to je po prostu do ciepłego szybciej włożę. No i sprawdzimy, no. Trzeba próbować, to ja jestem niecierpliwa. Wielka, wyjdź stąd dziecko, wyjdź. Wyjdź, nie wolno tu ruszać. No Diana oczywiście nie wytrzyma, jak mi coś nie spsoci. Nie ruszaj. No więc słuchajcie, najpierw sobie przygotuję podłoże. Mam tu taki piasek, który normalnie u mnie w domu występuje na całym terenie. Znaczy w domu. Na ogródku. Wszędzie tu jest taki piasek, słuchajcie. Taki piaseczek mam. Więc przygotuję sobie podłoże. A mianowicie wezmę sobie tutaj liseczkę i trochę zwykłej ogrodowej czarnej ziemi, którą w sklepie kupuję. Troszkę przemieszam z tym piaseczkiem, żeby była... zaraz będziemy parować wszystko. Przepuszczalność lepsza. Dobra. Zbierzmy trochę tego piaseczku. Okay. Dobra. Coś tam złapała i poleciała. I słuchajcie, też mam takie, jak kupuję po kwiatkach ogrodowych. No co ty tam robisz, Dianka? Oczywiście za kotem poleciała. Jak kupuję w ogrodniczych czy na giełdzie kwiatowej cebulki, ostatnio kupowałam hiasynty, żonkile, szafirki jakieś, no to po prostu wykorzystuję później te pojemniki jeszcze raz. Więc sobie tutaj nasypię do tych otworów. Po doniczkach. Tą moją przygotowaną ziemię. Okay.
teraz tak naprawdę mogę sobie wysiewać tą, najpierw wysieję sobie tą werbenę patagońską. O, tutaj gdzieś widzę ten. Jest. A tą rybkę sobie zostawiam jako oznakowanie, że tu mam werbenę patagońską, więc sobie tutaj zawsze tą torebeczkę tutaj zostawiam. O, nie za wiele tych nasionek, powiem szczerze. Malutko. Tutaj może tak, stąd. No tak, gdzieś tu. Tutaj trochę za mało. Powiem szczerze, naprawdę jest jej niewiele, więc tak delikatnie tylko tutaj w tym miejscu sobie przysypię delikatnie piaseczkiem. Pies z kotem się da na pustodole. Ok. I trochę tak ubiję i już. Będę tego podlewać, bo jest dzisiaj dosyć zimno. I troszkę wilgotną mam tą ziemię, więc zostawię. I też jeszcze kocimiętkę sobie wrzucę tutaj. Tak samo. Zostawię, że już mam kocimiętkę. Koty! Nie drażnijcie psa! Nie drażnijcie psa! O, tutaj kocimiętki stanowczo więcej. Dużo więcej. Tutaj już mogę resztę sobie przysypię jeszcze troszkę ziemią, tak delikatnie. Dosypię jeszcze piasku, więcej tu piasku dam, bo nasionka są większe, więc dam więcej piasku. I też to będę widziała. Mogę sobie teraz to odłożyć na moją półeczkę, gdzie jest widno, słonecznie. Dobrze. I mogę się zająć jeszcze. Tutaj mam taką zeszłoroczną. Jeszcze ten szczypiorek czosnkowy. Wsadzimy sobie tu.
duże nasiona, spójrzcie. Kostrzewa na pewno będzie drobniutkie miała, więc na kostrzewę nie zostawiam za wiele miejsca. Na początku naprawdę jest, w szczypiorku jest dużo, więc muszę przesypać dosyć mocno. Będzie już kostrzewa. A, kostrzewa ma duże nasiona. Dobrze, trochę ubiłam. I dosypię tutaj. O tyle fajnie, że w stodole mogę sobie robić chlewik. Nie muszę sprzątać. Znaczy pewnie wiosną będę sprzątać, jak już posieję wszystko, to tutaj niezły chlewik będzie, ale to nic. Fajne tutaj takie mam właśnie miejsce do mojego ogrodnictwa. Jest ok. No i tą kostrzewę muszę tutaj pod słońce, które będzie widać. Nasionka są na dole, tak. I tu jest kostrzewa. Tak, no nie są drobne, nie są takie drobne, ale też nie jest ich tak dużo. No ciekawa jestem, jak zejdą wszystkie. Oczywiście pikowanie mnie czeka, tych nasionek, więc ja się nie szczypię, grubo je sieję, ponieważ i tak pikowanie mnie czeka, a później sobie łyżeczką wyciągam całą karpę i delikatnie za włoski je łapię i pikuję. Mamy już wysiane, kilka właśnie tych bylin moich, które chcę przetestować. I sprawdzę, i oczywiście Wam powiem i pokażę, czy wykiełkują. No dzisiaj taki odcinek trochę już związany powoli z tym ogrodnictwem, którym też się pasjonuję strasznie, uwielbiam i to jest też taki mój konik, tak właściwie no, zawsze chciałam. Zawsze mnie to pasjonowało i chcę to robić i z tego tworzę też różne fajne florystyczne kompozycje, które będę Wam w przyszłości pokazywać oczywiście. Dlatego chcę mieć swoje kwiaty, żeby robić sobie naprawdę dowolne fajne rzeczy ciekawe do wystroju wnętrz, na prezenty, no przeróżne. I oczywiście do zdrowego odżywiania się, do robienia fajnych, zdrowych potraw. Choćby ze szczypiorku czosnkowego. Akurat mam już różne gatunki szczypiorku zwykłego, ale teraz wymarzył mi się czosnkowy, bo daje taki fajny posmak czosnku do surówek. Więc no powoli będę też, powoli bliżej wiosny, więcej tych ogrodowych moich jakichś wariactw Wam pokazywać. Naprawdę mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że będziecie chcieli oglądać mnie też w wydaniu zwykłej ogrodniczki na wsi, która będzie Wam wyczarowywała piękne kompozycje kwiatowe. Mam nadzieję, że też jakieś surówki będę Wam pokazywać, które uwielbiam, więc
Dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie oczywiście i za subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!